Pierwsza wzmianka pochodzi z 1324 roku. Mówi, że stał tu murowany kościół. Najstarsza jego część, prezbiterium, pochodzi z XIII wieku. Historyczne mury długo kryły cenną tajemnicę. To właśnie tu dokonano niezwykłego odkrycia. To mały kościół z wielką historią. Parafia świętego Mikołaja w Targoszycach. Podczas drobnych prac, takich poprawkowych, proboszcz do mnie zadzwonił, że nagle wysypał się kawałek muru, który odsłonił nam no tak fantastyczne znalezisko, którym jest właśnie sakramentarium. Takich cennych sakramentariów w całej Polsce jest kilkanaście. W naszej diecezji w ogóle nie ma. Charakterystyczny gotycki znak, który nam pozostał. Sakramentarium kiedyś zastępowało tabernakulum. Tu, mimo przebudowy kościoła pod koniec XVIII wieku, udało się je zachować w pierwotnym miejscu. Myśleliśmy, że to po prostu normalnie była jakaś taka mała kapliczka murowana i nic poza tym. A tu nagle taki wystrzał, jak nowa historia się tworzy i po prostu trzeba to uszanować, ale myśleliśmy zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń. Teraz wszystkie prace muszą być prowadzone pod okiem konserwatora zabytków. Pierwsze sakramentaria gotyckie na naszym terenie występują rzadko, bo mało mamy kościołów gotyckich. Po drugie, sakramentaria zostały przeniesione, pierwotnie były we wnękach, na ogół pięknie oprawionych, do ołtarzy głównych. Tu prawdopodobnie była krata kuta, za którą znajdowały się najcenniejsze sakramenty w tym miejscu. To jest odkrycie na skalę całego województwa, powiedziałabym nawet więcej, na skalę Polski. Rzadko się zdarza, że sakramentarium odkrywa się w takim malutkim kościółku. Prace konserwatorskie mają zakończyć się 30 czerwca. Wtedy też to miejsce ma szansę stać się perłą na mapie sakralnego dziedzictwa Polski.